Jakiej relacji on chce z tobą, oczywiście, osobo pytająca? Jakiej relacji on chce? Zapytajmy dzisiaj kart Lenormanda i kart Tarota. Mamy oczywiście tutaj dwie grupy. Być może dam tutaj inny ten obelisk, żebyście mogły, czy mogli rozróżnić bardziej. Zobaczcie, kochani, mamy pierwszą grupę karty Lenormanda, drugą grupę karty Tarota. Którą talię bardziej lubicie? A jak nie, to wybierzcie przedmiot. Obelisk kwarcu górskiego lub obelisk czerwony. Więc wybierzcie sobie grupę. Ja w międzyczasie oczywiście Was witam, kochani. I również zapraszam do lajkowania i do komentarzy. Proszę, piszcie mi komentarze. Ja czytam codziennie i cieszę się. Odpisuję Wam po prostu w formie serduszka czy aniołka. Widzicie mój znaczek. Po każdym przeczytanym komentarzu robię znaczek swój. Także widzicie, że czytałam. I proszę Was, piszcie więcej komentarzy, piszcie swoje historie, piszcie, czy wróżba rezonuje, piszcie, którą grupę wybraliście. Oczywiście lajkujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zostańcie koniecznie na moim kanale. Kochani, zapraszam Was oczywiście również na wróżby indywidualne. Bardzo cieszę się, jak przychodzicie do mnie z różnymi, rozmaitymi problemami emocjonalnymi, sprawy przeprowadzki, wyjazdu za granicę, sprawy dzieci, sprawy oczywiście małżeństwa, męża, nie wiem, partnera, sprawy zawodowe, finansowe. Wszystkie te tematy są oczywiście normalne, tak, żeby zapytać, dopytać, doradzić się, więc zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Dobrze, zaczynamy. Co on chce, jaką chce relację, tak? Co on chce zbudować z Tobą? Zobaczmy, przyglądnijmy się, kochani. Grupa pierwsza, zaczynam od grupy pierwszej. Grupa pierwsza to karty Lenormanda i obelisk górski, kryształ górski. Już mi wypadają wszystkie. Jakiej relacji on chce? 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 Wow. Więc tak, tu on ma jakieś lęki. Lęki przed tobą i lęki przed tą relacją. Lęki przed być może relacją tu poważną. Być może jakieś straty ma, jakieś złe doświadczenia, jakieś, nie wiem, frustracje, straty poniósł przez jakiś inny związek czy doświadczenia i tutaj on ma teraz lęki. Nie wiem, jakieś lęki go wręcz zżerają, paraliżują od środka. Być może jak ty go widzisz, jak postrzegasz. I chciałby tutaj kontaktu z tobą, spotkania z tobą. Chciałby tutaj się spotkać, na pewno. Ale jakby tutaj uwaga, żeby on nie grał czasem na dwa fronty. Uwaga również, żeby on nie był jakiś taki niezdecydowany, labilny.
nie będzie chciał jakby może pokazać swoich uczuć, swojej prawdziwej twarzy, swoich zamiarów czy swoich jakichś tutaj planów. Być może będzie podawał się za kogoś innego niż jest lub będzie mówił coś innego. Tutaj jest jakieś takie albo twarz dwulicowa lub działanie dwulicowe lub właśnie jakieś, nie wiem, zagrywki jego, może udawanie czegoś, tak? Udawanie fałszywa miłość może, udawanie czegoś, że on chce związku, że on chce miłości. Natomiast jeszcze on nie jest może zdecydowany, ma lęki przed tym, tak? Może ma jakieś straty, nie wiem, czy finansowe, czy jakieś emocjonalne straty. Boi się tutaj wejść z tobą w ten związek. Ukrywa coś może pod tą maską, tak? Ma jakieś sekrety, nie mówi wszystkiego, chowa coś. Nie dowiedziałaś się jeszcze o nim wszystkiego, także bądź ostrożna. Bądź ostrożna, nie zakochuj się czasem. On by chciał miłości. Z jednej strony jest tu karta miłości. Moim zdaniem on szuka i pragnie miłości, ale coś ukrywa i nie pokazuje swojej prawdziwej twarzy, tylko maskuje tą twarz i uczucia. Na pewno jeszcze jest niezdecydowany tutaj, tak? Ma jeszcze może jakąś inną opcję, więc uważajcie, obserwujcie, bądźcie ostrożne i bądźcie rozważne. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to tarot, karty tarota i obelisk czerwony. Myślcie o swojej osobie. Jakiej relacji on chce? 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 Tutaj on jest po jakimś bolesnym rozstaniu, myślę, nie wiem, rozwodzie. Tutaj jakieś ma problemy, jakieś kłótnie, jakieś, nie wiem, sprawy z przeszłości, która tutaj, nie wiem, czy jakaś wojna była, jakaś nienawiść, jakaś, czuje się on wykorzystany, czy zrujnowany wręcz przez ten związek, zdystansował się, jest sam, jakby tutaj były jakieś kłótnie, awantury, no nie wiem, jakaś porażka, jakieś kryzysy przeżył i tutaj konflikty były, tak? Jakieś walki ego może, jakieś, nie wiem, zły związek, taki bolesny i tutaj on teraz po tych przejściach nie wie, na co się zdecydować, tak? Jest troszeczkę pasywny, jest troszeczkę jakby bojaźliwy, jest troszeczkę taki, nie wiem, niezdecydowany jeszcze 100%, ale widzi tutaj z tobą szansę na coś stabilnego, szansa as, tak? As, początek i szansa czegoś stabilnego.
Widzi Ciebie jako kobietę piękną, atrakcyjną, kobietę matkę, kobietę opiekunkę, kobietę żonę, jako kobietę, która potrafi kochać, która jest emocjonalna, która jest piękna, zadbana, cudowna. No, widzi też ewentualność dziecka, potomstwa tutaj, tak? Widzi tutaj Ciebie jako matkę. Na pewno widzi szansę na rozpoczęcie jakiejś pięknej relacji z Tobą, podziwia Cię i chce pójść w tą stronę Twoją, chce już zrobić krok, już patrzy na nowy horyzont, na nową przyszłość, na nowe plany, na nowe projekty, na nową drogę swoją, tak? Na horyzont, czyli co przyniesie mu przyszłość, już patrzy, już rusza, już jest naszykowany, ponieważ podobasz mu się jako kobieta, imponujesz mu, wie, że jesteś dobrą partnerką, piękną żoną. I tutaj karta sześciu kielichów mówi o tym nawet, że naiwnie będzie tutaj się zachowywał, dążył do czegoś. Sześć kielichów to jakby ma jakieś iluzje, jakiś naiwny jak dziecko jest on być może z charakteru, z zachowania. Też wspomina być może jakieś swoje przeżycia z przeszłości, ale wspomina może jakiś związek z przeszłości, może kogoś mu przypomina, że wręcz kogoś z przeszłości, być może, nie wiem, twoja postawa, czy twarz, czy zachowanie, czy słowa przypomina mu coś z przeszłości może. Ale czuję się tutaj z Tobą jakoś tak dobrze, jakoś zaufanie, jakoś, nie wiem, tak jak w bajce, tak jak w jakimś śnie, nawet naiwnie tutaj marzy o czymś, bo to też jest karta marzeń, iluzji wręcz, naiwności dziecka, więc tutaj być może nawet marzy o czymś z Tobą, o marzy w jakiś taki dziecinny, wręcz naiwny sposób, by osiągnąć jakieś piękne tutaj z Tobą, nie wiem, czy chwile. Być może no nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie tutaj iluzji, że nie będzie tutaj jakiegoś rozczarowania, że to wszystko tylko są jakieś marzenia, jakieś ale na pewno ma jakieś tutaj życzenia swoje i cele. I wspomina też kogoś z przeszłości, jakbyś może była podobna, czy kogoś mu przypominała i chciałby z Tobą właśnie tu spróbować. Ma marzenia wręcz naiwności dziecka, żeby zbudować tutaj z Tobą coś pięknego. Natomiast jego przeszłość moim zdaniem była jakaś bolesna, jakaś, nie wiem, jakaś problematyczna i tutaj on ten bagaż ma doświadczeń z przeszłości. Natomiast to może troszeczkę tutaj komplikować, utrudniać, blokować go. Natomiast jest on na pewno tutaj Tobą zachwycony. Podobasz mu się jako kobieta, ewentualna partnerka. Nawet i matka przyszła, potomstwa jego. Więc bardzo pozytywne tutaj dwie grupy. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego. I do usłyszenia już wkrótce.